Całkiem niedawno robiłem film, w którym pokazywałem wam 5 ciekawych trików do CapCut. Film ten został przez was mega pozytywnie odebrany i prosiliście mnie o coś podobnego, tylko że z innymi programami. Dlatego dzisiaj pokażę wam 5 przydatnych trików do Adobe Premiere Pro. Jakie to triki, dowiecie się oglądając ten odcinek, a 100 łapek w górę pod tym filmem to kolejny odcinek z tej serii. Zapraszam do oglądania. No więc hej, cześć, witam was w kolejnym filmie na kanale. No i generalnie przechodząc do pierwszej rzeczy, jaką wam tutaj pokażę, będzie to automatyczne podgłaszanie i ściszanie dźwięku. Generalnie jest to bardzo ciekawa funkcja i szczególnie teraz tutaj chciałbym wam zaprezentować, jak fajnie można tego używać. To jak stwórzmy sobie nowy projekt, nazwijmy to powiedzmy poradnik. No dobra, sobie nazwę poradnik, niech będzie poradnik. A dobra, to już istnieje, no to poradnik 2 oczywiście, bo czemu nie? Klikniemy sobie OK. No i tworzy nam się właśnie nowy projekt. No i generalnie klikamy sobie tutaj, klikamy import i wybieramy sobie na początku właśnie jakiś. Wybierzmy sobie na początku jakąś muzykę, dobra? Ja sobie powiedzmy wezmę jakąś ten, jaką mam tutaj muzykę. Powiedzmy wybiorę sobie to. Wybierzmy sobie muzykę, która ma jakiś taki fajny drop, żeby to się jakoś fajnie zaczynało. Po prostu ma jakiś fajny drop i żeby to się jakoś fajnie zaczynało, co nie? Powiedzmy ja sobie wybrałem taką. Wybierzmy to sobie tutaj. No i dobra, chwilowo tutaj nic nie ma, co nie? Aczkolwiek to właśnie ma, ta muzyka jest bardzo dynamiczna i ma taki właśnie fajny drop w którymś momencie. Ten drop jest właśnie dokładnie tutaj w tym momencie, mogę go teraz tutaj właśnie pokazać. I właśnie tak wygląda ten drop, tak to właśnie się prezentuje, co nie? I teraz powiedzmy przytnijmy sobie do momentu, gdzie właśnie jest ten drop. Powiedzmy u mnie to jest tutaj, bierzemy sobie tą żyletkę, nacinamy tutaj, usuwamy i z tym sobie jedziemy na początek, co nie? Teraz weźmy sobie jeszcze tutaj jakiś filmik, gdzie właśnie się, o, idealnie witamy powiedzmy. W moim przypadku to będzie na przykład ten film. O, sobie bierzemy, go tutaj przesuwamy pięknie. Szkoda, co mi się tutaj zrąbało. To dajemy sobie, o, pod to i o, teraz już będzie ok. To dajemy sobie tutaj. To dajmy też tutaj pod to. No i dobra, tu już właśnie się witam, witam, jestem drop w muzyce i to. Tu sobie jeszcze lekko podetnę, żeby było idealnie. No i dobra, generalnie, no jest taki drop właśnie w muzyce, jest taki ten, od razu się witam i niby jest fajnie. Aczkolwiek możemy sobie zrobić tak, że ten, zaznaczamy sobie tak to wszystko. Idziemy powiedzmy tutaj na 5 sekundę i ten dźwięk sobie wydłużamy, co nie? I ta muzyka sobie gra, co nie? I to sobie idzie. I właśnie tutaj jest takie coś. I ten drop. I to się zaczyna, co nie? Możemy sobie zrobić taki efekt, że ten dźwięk będzie się stopniowo podgłaśniał. I aż właśnie do tego dropu, gdzie będzie tak super głośno. I to będzie naprawdę fajnie wyglądać. Bierzemy sobie efekt. Bierzemy sobie, to się gain jakoś nazywało, constant gain. Ten efekt sobie nakładamy powiedzmy tutaj. I teraz klikamy na to. I mamy takie właśnie coś. Nas interesuje taka opcja jak level. Powiedzmy na samym początku ustawimy sobie -20. O, no i tutaj, powiedzmy sobie, przejdźmy dotąd, dajmy sobie na jakoś już -15, jak to będzie wyglądać? O, dobra, teraz tutaj, powiedzmy, o, to sobie weźmy, zwężmy trochę, o, teraz idźmy sobie tutaj, na -10, dajmy sobie, tu na minus, powiedzmy, 5-6 sobie dajmy i to teraz już tak fajnie się powoli, jak widzicie, podgłaśnia tutaj, będzie, o, stopniowo sobie szło, ten dźwięk jest coraz głośniejszy i tutaj już, powiedzmy, dajmy sobie na 0. Wygląda tak, że teraz to się będzie stopniowo podgłaśniać i tak sobie idealnie ten film nasz wchodzi, to naprawdę bardzo się fajnie prezentuje. Tak sobie idzie. O, i to o wiele lepiej wygląda. To się stopniowo podgłaśnia i w ogóle i to tak fajnie od razu wchodzi i to jest według mnie o wiele lepsze. I generalnie tutaj możecie jeszcze sobie dodać jakiś napis, na przykład, nie wiem, jakiś cel, łapę w górę i w ogóle, ale to już jest po prostu do waszej kreatywności, zależy jak to wykorzystacie. No i to sobie wchodzi. I zróbmy sobie tak, żeby się ten dźwięk się po chwili wyciszył, że on sobie jest głośno, na przykład tutaj, żeby on już się, no, ściszał powoli, co nie? Żeby to tak głośno mojego nie grało przez cały czas. Klikniemy sobie tutaj, teraz sobie jedziemy. O, i tutaj już się niech na przykład ściszy na -10 powiedzmy. I tutaj już też nam na przykład -15 sobie idzie. I tu jeszcze dalej sobie idźmy chwilę. I niech będzie na -17. Ja w tego momentu, jak wtedy ustawiliśmy -17, tu już tak do końca ten dźwięk będzie na -17. I zrobiliśmy sobie taki fajny efekt, że właśnie patrzcie. To sobie idzie. Jak generalnie jest w filmach popularnych twórców i w ogóle. Tu jest takie mega głośne, wchodzi film i ten film, i ten dźwięk się powoli tutaj z chwili na chwilę właśnie ścisza. Na pewno właśnie mogliście u wielu twórców zobaczyć właśnie, no, takie coś jest, że ten dźwięk się z tobą nie podgłaśnia. Oni sobie wchodzą, mówią i on się właśnie nagle tak ścisza. No jest ten efekt, którego akurat, no, naprawdę musi, warto by było, żebyście go po prostu znali, ten efekt, bo jest on naprawdę bardzo przydatny. No i oczywiście tutaj, oczywiście możecie się jakoś pojść, tak jak mówiłem, dać jakąś stawkę czy coś. Tutaj na przykład jak ten filmik, żeby on się tak sucho nie zaczynał, możecie dać sobie jakieś fajne przejście. Ja powiedzmy jakieś takie. Powiedzmy, tu jest takie przejście, które powiedzmy powinien mieć każdy z was. To jest taki VHS Damage, o, takie coś. I patrzcie, to się zaczyna, no i to się właśnie tak sobie wchodzi. To możemy sobie jeszcze tutaj kliknąć prawym przyciskiem myszki, zmienić sobie zamiast to, dajmy sobie na 0 i na przykład dać na tu 50. O, i ten efekt będzie znacznie szybciej. Chwila, co zrobiłem, a dałem na 2 sekundy, fajnie. Dajemy sobie na 0 i to dajemy powiedzmy na 20, o. To o wiele szybciej wchodzi i jest już takie fajne w miarę wejście. Więc generalnie tak to wygląda i właśnie to jest właśnie taki fajny efekt. Pitch Shifter, bo dokładnie tak nazywa się kolejny efekt,
który właśnie tutaj będziemy omawiać. I generalnie polegał na tym, że możemy sobie w prosty sposób nasz głos obniżyć albo podwyższyć. I no, tutaj akurat chyba mi nikt nie powie, że że nie widzieliście tego u żadnego popularniejszego twórca ani nigdzie, bo naprawdę, no to jest kolejny efekt, który po prostu trzeba znać, a naprawdę jest bardzo fajny i łatwy do nauczenia. Powiedzmy, zostawmy sobie, mamy tutaj właśnie już, mam tutaj projekt z poprzedniego właśnie triku. No zostawmy sobie już, pokażę wam dalej na tym projekcie, powiedzmy. Powiedzmy, wezmę sobie, zaznaczmy sobie na początku efekt, zaznaczmy sobie na początku moment, w którym chcemy, żeby ten głos był na przykład, no, obniżona była tonacja, albo podwyższona. Czyli na przykład ja będę chciał, żeby to było odtąd, dotąd ten moment, co nie? Tutaj efekt, tak, sobie wpisujemy pitch shifter, mamy to. Nakładamy właśnie na ten moment, który sobie zaznaczaliśmy. Teraz bierzemy sobie to, efekt controls i jak widzicie, tu nam się namorzyło wszystko fajnie. No i generalnie bawimy się tym głównie w zakładce edit. No i generalnie, tu możemy oczywiście sobie jakieś już głosy też wgrane wybrać oczywiście. Aczkolwiek no możecie się wykazać kreatywnością i pobawić się tutaj tą tonację, możecie ją albo obniżyć. Jeżeli obniżycie sobie tą tonację, powiedzmy będzie to wyglądało no tak. Dobra, czekaj, usunę sobie ten dźwięk. No i tutaj właśnie ten głos jest bardzo niski i właśnie tak to się prezentuje, jak właśnie obniżę sobie tą tonację. Albo możemy sobie kliknąć edit i no tak podbić na, o, na maksymalne sobie dajmy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O, coś jak w Alwinie i Wiewiórki, co nie? No to sobie tak to wygląda. No taki właśnie mamy piskliwy głos. Oczywiście tutaj też te centy, możecie się bawić, powiedzmy jak właśnie chcecie. No, no śmieszne, to jest jak, no to jak po jakimś helu czy czymś, to właśnie brzmi, to jest naprawdę mega ciekawe. No i jeszcze ty możecie się tutaj ustawić sobie jak tylko właśnie, no, chcecie. Powiedzmy, no, po prostu jak wam się tylko podoba. Teraz mam jak jakiś, nie wiem, pół jakiś, nie wiem, goblin, pół robot i w ogóle. Jest to naprawdę, jest to takie fajne, jest to fajny efekt, który na przykład, który naprawdę, naprawdę, jeżeli wykażecie się kreatywnością, to możecie fajnie zastosować naprawdę w waszych filmach. Jest akurat tutaj, zostawiam wam to właśnie do naszego tego pobawienia się tym. I właśnie tak to wygląda. Aczkolwiek tego efektu, który wam przedstawię właśnie w tym momencie, chyba nie powinniście znać, aczkolwiek no, to ciekawy efekt, aczkolwiek bardzo mało osób o nim wie. Stworzymy sobie standardowy nowy projekt, co nie? Brałem wszystkie myszki, import, weźmy sobie po prostu jakiś nasz filmik. Powiedzmy, w moim przypadku ja będę chciał to, żeby to było właśnie to. Przerzuca nam się, dajmy się na naszego timeline'a i dobra, generalnie weźmy sobie tutaj, wchodzimy sobie w efekt i wpisujemy taką właśnie frazę, jaką właśnie jest tutaj. Dobra, jeszcze sobie tutaj. Jest to efekt takiego powiększania danego obiektu na naszym właśnie filmie. Aczkolwiek zaznaczmy sobie na przykład właśnie no, dany moment, w którym chcemy, żeby właśnie to było takie powiększone. Powiedzmy, ja będę chciał, żeby to było jakoś odtąd, dotąd, żeby na przykład tego Steve'a sobie powiększyć, co nie? Dajmy to właśnie na ten moment właśnie, który sobie znaczyliśmy. I teraz właśnie tu mamy ten, gdzie mamy ten efekt nałożony? Mamy go właśnie tutaj. I możemy sobie albo wziąć kółko, albo kwadrat i po prostu tak wziąć sobie znaczyć, albo możemy to sobie na przykład jakoś fajnie obrysować. O, zrobimy to tak, tak, tak. Jezus, trochę mi się, no dobra, Ctrl Z, mi się to trochę krzywo zrobiło. Tak, tak, o Jezus, trochę tak. A ja mam skilla w tym naprawdę. I dajmy sobie tak. O, zaznaczyło nam. I teraz możemy powiedzmy zrobić tak, żeby, dobra, tutaj oczywiście boimy się tą maską, jak ona ma być dłużej i w ogóle, jak to ma być dłużej w ogóle. Okej, okay. Oczywiście jak klikając stop, to zmienia to radius, możemy sobie zrobić właśnie taki fajny efekt. O, na przykład głowa tego Steve'a jest taka powiększona, o, przesuwamy tu się tak, o, wygląda to naprawdę ciekawie, jest to ciekawy efekt. A sobie, dobra, klikniemy sobie Ctrl Z, wróćmy do tego i spróbujmy inną rzecz na przykład zrobić. Spróbujmy na przykład sobie powiększyć po prostu tego Steve'a, tak sobie weźmy, zaczmy, powiększmy i właśnie, o, taki naprawdę bardzo ciekawy efekt. I sobie weźmy, powiedzmy, zajęliśmy sobie tutaj to w radius, o, i zrobimy znowu coś takiego, o, i to naprawdę ciekawe. Ja się to prezentuję, jak widzicie. Niech sobie to tak oznaczmy. O, i mam na przykład ten obiekt dany tak powiększony. Ctrl Z sobie kliknijmy. Powiedzmy, takie praktyczne zastosowanie, powiedzmy, zróbmy sobie tak, że na przykład chcę, żeby był przybliżony ten domek. Powiedzmy, tam jest jakiś szczegół na tym filmie. O, mamy po prostu jakiś szczegół na tym filmie. Chcemy to bardziej pokazać. Chcemy po prostu bardziej ukazać ten filmie. I właśnie tutaj na przykład ten efekt się przydaje. Nakładamy sobie ten efekt. No, powiedzmy to. Zaznaczmy sobie, powiedzmy, kółkiem tym razem. Bierzemy to kółko mniej więcej tutaj. To sobie jakoś tutaj zmieniamy, żeby to było takie coś. O, i powiedzmy, bierzemy sobie właśnie, klikamy to. No, jak mi się znowu tego głowa, tego Steve'a powiększyła. Weźmy sobie, powiedzmy, tutaj. O, nałóżmy sobie od nowa ten efekt i powiedzmy weźmy sobie, zaznaczmy ten domek. Powiedzmy tutaj jest takie coś ciekawego, to chcemy właśnie ukazać, bo to jest, tu się coś fajnego tego stało i no takie coś wow, niespodziewane. I bierzmy sobie to, kliknijmy radius i właśnie to nam się powiększyło, jak widzicie. To wygląda tak. Oczywiście możemy, o, sobie bardziej dać tak, to przesunąć jak tylko chcemy. To możemy sobie przeciągnąć, rozciągnąć i w ogóle. I właśnie tak to się prezentuje. Jest naprawdę też bardzo właśnie fajny i ciekawy efekt. Color grading, czyli podbijanie kolorów i właśnie tego typu podobne rzeczy, że po prostu film
ładniej i lepiej wyglądał, bo jednak dużo osób, które właśnie montują w Primerce, im się właśnie tego, no, nie chce robić, albo po prostu nie wiedzą, gdzie to jest i w ogóle, bo to, no, jednak nie jest aż tak bardzo na widoku jak w innych programach. A klikniemy sobie standardowo, tworzymy sobie ten projekt, klikamy sobie import i bierzemy jakiś nasz filmik, co nie? W moim przypadku, powiedzmy, będzie to. Jakieś takie losowe sobie biorę, co nie? Weźmy sobie właśnie takie coś. No, jest tutaj właśnie, nie ma to jakoś super intensywnych kolorów w ogóle. Chcę sobie to podbić, powiedzmy. No i klikamy sobie window, klikamy sobie, mamy tutaj takie coś workspace i klikamy, bierzemy sobie kolor. Jak widzicie, otworzył nam się taki właśnie panel. Musimy sobie kliknąć na to i właśnie tutaj mamy taki osobny właśnie panel, gdzie wszystko to po kolei sobie podbijamy. Mamy tutaj basic, właśnie mamy tutaj ekspozycję, sobie wszystko to właśnie możemy pozmieniać, kontrasty i widzicie, jak już widzicie, o wiele lepiej to wygląda. No tak samo generalnie jak w Photoshopie czy czymś innym, tylko że to właśnie mamy film, co nie? I generalnie no o wiele lepiej to wygląda. Szczególnie jak robić jakąś taką produkcję, że no nie jakiś odcinek taki po prostu, że śmieszny, pranki w ogóle, tylko jakiś serial, nie wiem, teledysk to jest, jakiś właśnie serial, taki grubszy materiał, co nie? I już taki film, bo film, to szczególnie no nie obejdzie się bez tego popodbijania wszystkiego. Naprawdę warto to zrobić, żeby po prostu lepiej to się prezentowało. Jak po prostu robić jakąś taką serię, już grubą produkcję, to właśnie warto sobie tutaj wszystko przejechać, ta temperatura i to wszystko popodbijać. Naprawdę jest to niezbędne. Oczywiście mamy tutaj naprawdę bardzo dużo tego. No generalnie możecie się tym bawić po prostu jak chcecie, według waszych upodobań i właśnie, żeby to jak najlepiej u was wyglądało. Powiedzmy, ja sobie to zmienię tak, tutaj to sobie zmienię jeszcze tak, powiedzmy zrobię o takie coś, tutaj jeszcze, o dobra, trochę tak, aczkolwiek trochę jak Azjata wyglądam, ale dobra, tym się nie przejmujmy. Dobra, to możemy sobie jeszcze tutaj, dobra, powołać tą tintą, dobra, nie, to sobie wydajmy o na przykład tak, dobra, to Ctrl Z, jednak tym się nie będę bawił, tym mi się nie chce bawić i właśnie tak to wygląda, to wszystko możemy sobie właśnie poustawiać jak tylko właśnie chcemy, według naszych upodobań i w ogóle, bo naprawdę tych opcji jest bardzo dużo i właśnie no, tych opcji jest naprawdę mega dużo i właśnie jak tylko chcecie możecie to ustawić. Fajną opcją też jest na przykład taka to, ta wineta, którą też możemy na wiele różnych sposobów sobie ustawić i generalnie no jak widzicie, prezentuje to się naprawdę bardzo fajnie z tą winetą i generalnie to udowadnia jeszcze bardziej, że warto te kolorki sobie podbijać zawsze właśnie na filmach, bo na przykład weźmy sobie już dla porównania taki ten film, patrzcie jak to wygląda, jak to się ładnie to się prezentują te kolorki, jakie to już jest nasycone i w ogóle to i jeszcze z tą winetą teraz co dodałem, a patrzcie jak to wyglądało przed, no takie nieżywe w ogóle, co nie? Tak dziwnie to wyglądało, a teraz wygląda to o wiele lepiej, dwa razy ładniej i właśnie dwa razy lepiej, więc naprawdę jest to bardzo ciekawa opcja. Oczywiście jeżeli chcecie sobie z tego wyjść, klikamy window, workspace i idziemy sobie do editing i wszystko wraca do nowy. Just Blend Layer, ponieważ tak to się prawdopodobnie wymaga, jest to jakby taka, no taka pusta warstwa, na którą możemy nakładać różnego rodzaju efekt. Generalnie o to właśnie w tym chodzi, efekty, przejścia, możemy na tym sobie podbijać kolory, możemy na tym robić wszystko dosłownie, wszystko czego tylko sobie zapragniemy. Klikamy sobie import standardowo, weźmy sobie jakiś kolejny ciekawy filmik, weźmy sobie, powiedzmy, tu mam jakiś filmik z Dexim, o, tego jeszcze brakowało, weźmy sobie to, przerzućmy tutaj, mamy takie coś, to sobie oczywiście jeszcze, o, weźmy sobie tutaj, wszystko przybliżmy, o, ładnie jest, dobra, no i klikamy prawie wszystkie myszki, ten efekt dodaje się tutaj, klikamy new item i właśnie to, wiemy sobie OK i mamy tą pustą warstwę, co nie? I co ta warstwa takiego potrafi? Co tutaj właśnie mamy? Po dodaniu tego nic nie stało, co nie? Możemy na przykład wejść sobie w efekty i wpisać blur, patrzcie, mamy tutaj, o, to jest to. Muszę sobie dodać, no po prostu blura na przykład, możemy sobie rozmawiać ekran, to jest jednak przydatne, co nie? Jeżeli robicie filmy, możemy sobie albo rozmazać cały ekran i w ogóle, albo rozmazać na przykład, jest coś, po prostu jakaś wpadka na filmie i w pewnym, po prostu nie chcemy zamazywać całego ekranu, a na przykład jakiś dany obiekt po prostu. Na przykład powiedzmy zamarzę sobie te drzewa, o, co tutaj są? Sobie zmniejszyć i właśnie dzięki właśnie tej warstwie możemy sobie zmniejszyć, o, i zamazać tylko te drzewka i wygląda to tak, o, albo po prostu zamazać, no po prostu, no gdzie tylko chcemy możemy sobie zamazać i właśnie tak to właśnie się będzie wszystko pięknie prezentować. Usuńmy to sobie i teraz znowu to sobie dodajmy, żeby, o, jeszcze tego biura nie było, znowu sobie przednijmy i powiedzmy możemy sobie kolejny fajny efekt, na przykład kolejna fajna rzecz z tym efektem, z tą właśnie warstwą, możemy sobie usunąć i wpisać crop, weźmy sobie efekt crop, dobra, nic się nie stało, aczkolwiek no, co to jest crop, możemy sobie właśnie zrobić coś takiego, o, takie coś, tu jeszcze po lewej, po prawej właśnie takie czarne paski, o, albo dobra, klikniemy sobie Ctrl Z tutaj albo zrobić taki efekt, o, takie czarne paski, jakby na przykład było to w jakimś teledysku, co nie? Tutaj, o, no, żeby to było mniej więcej równe, tu jest 7, to tutaj też musimy na 7 ustawić, żeby było równo i właśnie jak w jakimś teledysku, tak samo, o, tak się prezentuje, to jest takie coś, o, i tak tu są jeszcze takie paski, o, i tu już jest taki normalny film. To też jest fajny taki efekt, fajne takie przejście. Jeszcze właśnie na przykład jak robicie na przykład teledysk, to no takie coś będzie właśnie fajne do tego teledysku. Tak samo jak właśnie pokazywałem w poprzednim triku, można się sobie jeszcze do tego podbić kolorki i naprawdę będzie już bardzo fajnie. Będzie to się naprawdę bardzo fajnie prezentować. Ale na przykład możemy to jeszcze wykorzystać na inne ciekawsze sposoby. Weźmy sobie znowu, przerzućmy i powiedzmy, dajmy sobie taki efekt jak white.
jak taki ten raper fajny bardzo. Weźmy sobie to, przesuńmy tutaj. No i mamy na przykład czarno-białe. O, i od razu mamy taki właśnie czarno-biały efekt. I możemy sobie ustawiać, ile właśnie to czarno-białe coś ma trwać. Może w zależności od tego, jak właśnie ta pusta warstwa jest długa. I tu się na przykład właśnie kończy. I właśnie generalnie tak to wygląda. Oczywiście możemy też dużo innych ciekawych rzeczy na tym robić. Na przykład, nie wiem, powiedzmy sobie wziąć, jeżeli macie After Effectsa, przywrócić to sobie możecie. Replace with After Effects Composition. Nasz After Effects się w tym momencie ładuje. I generalnie, no, możemy robić cuda właśnie w After Effectsie. Możemy sobie zanimować jakąś wstawkę i na tej właśnie warstwie na przykład dodać ją do filmu, co nie? Naprawdę możemy bardzo dużo tutaj robić na tym, jak widzicie. Na przykład właśnie sobie nazwijmy ten projekt, dobra. Mamy pusty projekt, powiedzmy, ja sobie przerzucę tutaj na szybko, on coś pokaże. Podobnie nie będziecie mieli, a skoro weźmy sobie ten screenshoty, logo, powiedzmy to logo będę chciał sobie przerzucić. Weźmy sobie tak, powiedzmy, weźmy sobie jeszcze jakiegoś glowa. Uważam efekt, który ja też często stosuję w swoich filmach. Weźmy sobie glowa, to sobie weźmy szybko, tak ustawiajmy, o. Powiedzmy, możemy sobie wziąć glowa, właśnie tak jakoś fajnie dostosować. Dodać, powiedzmy, na to nasze rozmazane. O, to na przykład dać na to, mówimy o jakimś programie. I generalnie możemy się właśnie tym fajnie bawić. I to właśnie jak tylko chcemy sobie animować. Możemy sobie oczywiście na tym efekcie też dodawać jakieś animowane napisy i w ogóle. Możemy dodawać przejścia i tego typu właśnie rzeczy. Aczkolwiek jeszcze wykorzystanie tego efektu wam jeszcze będę pokazywał w innych odcinkach. I generalnie tutaj było to też takie tylko wprowadzenie. Aczkolwiek to też już by było na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobało i że te efekty okazały, że te efekty wam się przydadzą, bo prawdopodobnie o nich nie wiedzieliście i generalnie są to jednak bardzo fajne rzeczy, które no właśnie mogą wam się przydać. Subskrybujcie też po więcej takich treści, no i co, no. Więc no, ten, no, kocham was i do zobaczenia.